głównie gramy tradycyjne melodie, zdarzy nam się ułożyć również własne, aranżujemy w sposób taki, jak nam się podoba. Żadnych kanonów nie uwzględniamy. Luźne interpretacje, jeżeli chcemy zagrać coś w aranżacji jazzowej, to gramy, jeżeli w rockowej, to gramy, jeżeli w popowej, to gramy. Staramy się różnicować bardzo oprawę jakby tych tradycyjnych melodii, żeby było ciekawie. Przez 16 lat nagraliśmy 7 płyt, zrobiliśmy muzykę do filmu Afera na zamku Bartenstein. Graliśmy na kilku festiwalach za granicą i w Polsce. Cały czas próbujemy się rozwijać. Teraz mają Państwo okazję usłyszeć zupełnie nowy skład wraz z nową płytą. Postaraliśmy się o odświeżenie troszeczkę zespołu. Oczywiście, że pierwszy kształt muzyki całego zespołu miał zupełnie inny charakter. Raz, że my żeśmy zaczynali jako bardzo młodzi ludzie i to kompletnie amatorzy, to było nasze. Może nie pierwsze spotkanie z muzyką, ale nie mieliśmy dużego doświadczenia ani scenicznego, ani muzycznego. Cały czas zbieramy bagaż doświadczeń, ale wtedy no, po prostu byliśmy zespołem, który zaczynał. Bardzo się inspirowaliśmy wtedy zespołem Klamat. Dlatego, że najłatwiej było dostać płyty tego właśnie zespołu. Mieliśmy serial piękny o Robin Hoodzie, do którego Klanat zrobił muzykę, za co dostał wiele nagród. I w ogóle na nas zrobił on również ogromne wrażenie. No, czyli pierwsza inspiracja to był głównie Klanat. Dlatego w hołdzie dla tego wybitnego zespołu na nowej płycie pod tytułem Certification pozwoliliśmy sobie dwa covery Klanadu umieścić. Naszym zdaniem fajne piosenki, niezbyt często grane. W zespole jestem od 3 lat i gram na instrumentach klawiszowych. W chwili obecnej sztuk 3 można naliczyć. Jeden to jest fortepian elektryczny, koncertowy, czyli Roland taki, nie jest to syntezator, tylko fortepian. Sterownik z programem, w którym mam różne fajne efekty dźwiękowe. Oraz nowość i dla mnie, i dla zespołu, czyli melodyka. Instrument dęty, piszczałkowy, klawiszowy z rodziny akordeonowo-organowej przypuszczalnie i harmoniki ustnej też. To jest takie połączenie wypadkowa brzmień melodeonu i akordeonu i bandoneonu i wszystkich takich, które w muzyce folkowej, a także w muzyce irlandzkiej i celtyckiej w ogóle całkiem jest popularne i idealnie pasuje do grania tych melodii w ogóle. W Polsce klawisze faktycznie nie są zbyt popularne, raczej nurt celtycki w Polsce w przeważającej większości zalicza się do folk rocka. Raczej na świecie muzyka celtycka jest poszerzona o nurty jazzujące, klasycyzujące, o muzykę bardziej popową, muzykę nowocześniejszą. Jestem troszeczkę jak kolejny instrument perkusyjny w zespole, tak można powiedzieć. Taniec irlandzki dzieli się na dwa jakby takie nurty. Jest to taniec w miękkich butach, tak zwany soft shoe, tęczony w baletkach takich specyficznych irlandzkich. Polega na wysokich wyskokach, dużej skoczności, bardzo dużej ruchliwości na scenie. I step irlandzki, z którym właśnie ja przyjechałam, to jest Paul Shannon, tęczony w specjalnych butach, odpowiednio, można powiedzieć, podkutych. Z przodu jest klocek, z tyłu jest obcas, który również wydaje dźwięki. No i tu już jest przede wszystkim rytmika, prawda? Rytm i wstukiwanie rytmu do muzyki.